Cześć, jestem Ondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii niepokojących reklam telewizyjnych. A w 11 odcinku drugiego sezonu tej serii zajmiemy się starą, zapomnianą reklamą emitowaną pomiędzy rokiem 1996 a 2003, która znana w internecie jest pod nazwą Hitogata, jednakże jej istnienie nigdy nie zostało potwierdzone. Następnie przeanalizujemy całkiem osobliwą reklamę figowych ciasteczek Nabisco z roku 1977. Potem przyjrzymy się kolejnej całkiem dziwnej reklamie McDonalda, w której wystąpił nie kto inny jak Donald Trump. Odcinek ten zakończymy analizą krótkiego materiału, który był emitowany w godzinach porannych na Adult Swim pomiędzy 2005 a 2010 rokiem. Krócej mówiąc, myślę, że odcinek ten będzie całkiem interesujący. Jednak jeszcze nim zaczniemy, zachęcam cię serdecznie do stawienia kciuka w górę pod tym filmem, próg na dziś to 1300, a także subskrypcji na tym kanale, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji, a brakuje nam naprawdę niewiele. Ponadto zapraszam cię również na mój drugi kanał, czyli Chatę w lesie. Tam w piątek pojawił się całkiem interesujący materiał, w którym analizowałem teksańską masakrę piłą mechaniczną z 1974 roku, a także liczyłem morderstwa, które w niej nastąpiły. Więc jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś dowiedzieć się czegoś ciekawego o horrorach albo bliżej poznać ten gatunek, to serdecznie zapraszam na ten kanał. Filmy będą pojawiać się co tydzień lub co dwa tygodnie, w piątek o godzinie 16. A tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść 11 części niepokojących reklam telewizyjnych. Zatem zacznijmy od naprawdę czegoś bardzo interesującego. Hitogata. W zasadzie wokół tej jednej reklamy telewizyjnej, której istnienia nigdy nie potwierdzono, powstała pewna miejska legenda, której początki sięgają 2004 roku na pewnym anonimowym japońskim forum internetowym. Wówczas użytkownicy poczęli dyskutować na temat pewnej reklamy, która albo emitowana była jedynie w szkołach, albo bardzo późno w nocy. Zeznania i relacje naocznych świadków bardzo różniły się od siebie, nie brakowało tu sprzecznych raportów bądź relacji, które całkiem mocno odbiegały od poprzednich. Analizując je wszystkie, można dojść do wniosku, iż była to reklama, która pokazywała dwie pozbawione rysów postacie ludzkie o białym odcieniu. W tle słyszalny był dźwięk znaku przejazdu kolejowego. W pewnym momencie jedna z postaci znika, a druga robi to chwilę później. Następnie na ekranie pojawia się tekst w języku japońskim, którego treść jest następująca. Co dwie sekundy ktoś na ziemi umiera. Niemniej czas ten różni się w zależności od relacji. Śledztwo na temat białych ludzi trwało ponad dekadę, jednak przez ten czas nikt nie doszedł do niczego interesującego. Jednak wielu internautów stworzyło własne rekreacje reklamy, które są całkiem interesujące, a teraz pokażę wam kilka z nich. Sama historia Hitogaty jest całkiem interesująca, a w tym jednym filmie nie przedstawiłem jej całej, więc jeżeli chcielibyście oddzielny materiał, w którym całkowicie zbadałbym sprawę i bym ją przedstawił, to piszcie w komentarzach na dole. Szczerze, to całkiem interesujące Lost Media, zagubione medium, więc jeżeli wyrazicie chęć, niedługo nagram film na temat białych ludzi. Dobra, teraz myślę, że jest idealny moment, by trochę zejść z ponurego nastroju poprzedniej reklamy i zaprezentować wam coś, co raczej bardziej was rozbawi, niżeli zaniepokoi. Jest to reklama, która emitowana była w 1977 roku, a reklamować za zadanie miała figowe ciasteczka Nabisco. Co w tym złego? Może fakt, iż w tej reklamie z lodówki wyskakuje człowiek przebrany za figę właśnie? No i zaczyna zachowywać się, no, w całkiem dziwny sposób. Reklama nie niepokoi, nie szokuje, raczej bawi i skłania do powiedzenia sobie, co ja kurde oglądam. Got any cookies, Mom? Sure, there's Fig Fig with Fig Newtons. Hit it, Hal. Have Fig Newtons, find a Bisco. Tipple
all the rich and chewy fruit. Cakey, flaky outside, there's no doubt. It keeps the rich and chewy fruit from falling out. Have Fig Newtons by Nabisco. They're full of rich and chewy fruit. So good, there is no substitute. Nabisco! Kolejna reklama, którą chciałem wam dzisiaj przedstawić, nie różni się za bardzo od poprzedniej i nadal raczej nikogo nie zaniepokoi. Jednakże pojawia się w niej Donald Trump, a raczej nie, tego gościa pomińmy. Pojawia się tutaj Grimace, czyli postać, która pojawiła się w starych, zapomnianych kasetach VHS Ronalda McDonalda, o których zdarzyło mi się niegdyś nagrać, więc myślę, że jest to całkiem ciekawe odniesienie do tamtego filmu. Jego rola w reklamie jest całkiem niecodzienna, jednak jestem w stanie pomyśleć, iż dzieci, które to oglądały, mogły być trochę zaniepokojone, tym bardziej iż postać ta milczy przez cały czas. Skojarzenia z buką nasuwają się same, prawda? I don't know how you do it. I put together some really impressive deals. But this thing you've pulled off, it's amazing. A big and tasty for just a dollar? How do you do it? What's your secret? Got a buck? You're in luck. Because you can get a delicious, beefy, big and tasty, a McChicken sandwich, and lots of your other favorites on McDonald's Dollar Menu every day. Together, Grimace, we could own this town. Teraz pora na coś niezwykle mocnego, zatem proszę zapnijcie pasy. Adult Swim to przeznaczony dla dorosłych nocny blok programów w amerykańskiej sieci telewizji dla dzieci Cartoon Network, który działa tam codziennie od godziny 20 do 6 nad ranem. Rzekomo, wedle pewnej opowieści, między rokiem 2005 a 2010, Cartoon Network w celu odstraszenia dzieci od oglądania Adult Swim puszczał takowy 9-sekundowy klip, prezentujący statyczny obrazek, na którym znalazły się ludzkie oczy, brwi i w zasadzie coś, co mógłbym określić połową twarzy, oraz pewna polana ze słońcem, które właśnie wschodzi. Na słońcu znajdowała się twarz. Na samym środku obrazka widniał napis: Świt jest twoim wrogiem. W tle odtwarzana miała być całkiem niepokojąca muzyka, a całość trwała 9 sekund. Rzekomo pewnego dnia coś miało się zepsuć, a 9-sekundowy niepokojący klip miał trwać bardzo długo. W tle słyszalne były przeraźliwe krzyki, a także odgłosy godne najmroczniejszego horroru. Po czasie przerywnik oczywiście zniknął, lecz na dobre zapisał się w pamięci wielu ludzi, którzy go obejrzeli. Przynajmniej tak mówi creepypasta, opowiadająca o tym przedziwnym zdarzeniu. Bierzcie ją do siebie z przymrużeniem oka. Niemniej stała się na tyle znana, iż ludzie w internecie zaczęli postować rzekomo rzeczywiste nagrania prezentujące tamtejszy przerywnik. Oto jeden z nich, ten najzwyklejszy. Rzekomo istnieje także drugi, na którym słońce mruga, jednakże rzekomo jest on fałszywy. Teraz rzućcie okiem na ten jeden przerażający, jednakże spokojnie, nie będzie to długie. A na sam koniec pozostawiłem bonusową reklamę, która była emitowana przez 4 miesiące w Japonii w roku 2002. Przekaz był dość prosty. Palenie zabija. I wiecie co, tyczy się to tak naprawdę każdego z nas. Sama reklama prezentowała mężczyznę siedzącego na ławce w parku, za którym, cóż, znajduje się gigantyczny papieros, który zdaje się być humanoidalną istotą. Ale nie jest to tak bardzo spooky jak nawiedzony karton mleka. Co to nie. Sam spot reklamował leki Nicorette, które działają przeciw paleniu. A teraz zobaczcie sami tą dość specyficzną reklamę. King
and she did demo sweet ayo sweet ayo king and she did demo sweet ayo sweet ayo king and she did demo sweet ayo king and she did demo sweet ayo Nicolette それはタバコをやめたい人の医薬品禁煙補助剤新発売No i cóż, to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Subskrybuj także Chatę w Lesie, gorąco tam zapraszam, pojawił się tam już pierwszy materiał, a także jeden short, zatem serdecznie polecam. Myślę, że będzie to całkiem ciekawa dawka kontentu, którą wrzucał będę co tydzień, ewentualnie co dwa tygodnie, w zależności od tego, ile pochłonie mi to czasu. Tutaj macie kilka pięknych fanartów, które ostatnio dostałem. Wszystkim bardzo za nie dziękuję i niesamowicie doceniam. Tymczasem chciałbym Cię jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, także serwer Discord, wszystkie linki w opisie. No i cóż, chyba nie mam zamiaru już więcej przedłużać, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia Wam wszystkim, cześć!